Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Bartek W. i dzisiaj przedstawię Wam moją listę według mnie najlepszych zapachów męskich na jesień i zimę 2018. Zapraszam. Czemu jesień oraz zima w jednym filmiku? No dlatego, że oglądając ostatnio długoterminowe prognozy pogody, zauważyłem, że już w listopadzie temperatura ma spaść poniżej 0 stopni Celsjusza, więc uznałem, że nie ma sensu robić oddzielnego na jesień materiału. I tak większość zapachów na zimę też się nieźle nadaje na jesień. A jeżeli później, gdzieś w listopadzie na przykład właśnie, wyjdzie jakiś nowy zapach, czy ja poznam jakiś nowy zapach dobry na zimę, to po prostu zrobię przy okazji jakiegoś innego filmiku update i tyle. I tak sobie z tym poradzimy. Przypominam Wam jeszcze o perfumowej grupie na Facebooku, do której możecie dołączać. Link macie w opisie. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, żebyście nie przegapili żadnych moich kolejnych materiałów. A teraz przechodzimy do listy. Listę podzieliłem sobie na dwie grupy. Zapachy oczywiste, klasyki, takie, które się w takich listach pojawiają już od dłuższego czasu i nie są żadnym zaskoczeniem, oraz zapachy nieoczywiste. Być może nowości, być może zapachy, które po prostu nieczęsto łapią się do tego typu zestawień. Może się przyjmie, może się nie przyjmie. Jeżeli się nie przyjmie, to po prostu kolejne listy będę robił typowo od tam 10 do 1, czy tam od 8 do 1 i tak dalej. No a jak się przyjmie, to się przyjmie. Także jeżeli chodzi o tą listę oczywistą, o te klasyki, no to pierwsza pozycja oczywiście Dolce & Gabbana The One EDP, czyli koncentracja wody perfumowanej. Klasyk, odkąd tylko się ten zapach pojawił, stał się właśnie jednym z lepszych, ciekawszych wyborów na jesień. Ostatnio zauważyłem, że recenzenci z zachodu zwracają uwagę na fakt, że ten zapach jest bardzo popularny, aż za popularny, dużo osób go nosi, ale w Polsce nie jest jeszcze aż tak popularny, żeby to sprawiało problem pod tytułem no nie będę nosił tego zapachu, bo każdy w okolicy już go czuł 10 tysięcy razy. I szczerze mówiąc, zapachem, którego ja osobiście już nie używam, dlatego że jest po prostu czuty przeze mnie właściwie no prawie za każdym razem, jak gdzieś wyjdę na miasto, jest Hugo Boss Bottled Intense i Boss Bottled ogólnie. A Dolce & Gabbana The One jeszcze nie jest aż tak popularna, także wciąż jest na mojej liście, polecam, używajcie póki można. Kolejna pozycja na mojej liście to Tom Ford Noir Extreme. Bardzo fajny, głęboki, ale przede wszystkim waniliowy zapach. Nie jest to zapach stary, ale tak samo jak Dolce & Gabbana The One, odkąd się pojawił, stał się po prostu jednym z ciekawszych wyborów na chłodniejsze pory roku. Nutą dominującą jest wanilia, taka spokojna, typowa waniliowa słodkość, ale jest też w tym zapachu trochę ostrości. Jest z nim całkiem sporo tła, bardzo ciekawego. Nie jest to taka typowa tuzinkowa wanilia. Jeżeli tego zapachu jeszcze nie znacie, to koniecznie udajcie się do jakiejś pobliskiej perfumerii, sprawdźcie go, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy wybór. Kolejny zapach z grupy zapachów oczywistych to Carolina Herrera CH Men Privé. Zapach taki skórzano-alkoholowy, idealnie nada się dla bad boya, do jakiejś takiej kurtki skórzanej, ogólnie do jakiegoś ciemnego, rockowego ubioru, ale nie jest to wymóg konieczny, żeby ten zapach nosić. Można go sobie nosić po prostu tak casualowo do jakiejś kurtki, jakiegoś t-shirtu, jakichś jeansów. Naprawdę totalnie kozacki zapach. Carolina Herrera CH Men Privé. Kolejna pozycja, takie trochę przeciwieństwo poprzedniego zapachu, Valentino Uomo Intense. Bardzo elegancki zapach na specjalne okazje, do koszuli, do garnituru, na jakieś wyjścia właśnie eleganckie, sytuacje specjalne, bankiety, teatry, opery i tak dalej. Jeżeli szukacie zapachu uniwersalnego, to ten się raczej nie nada, ponieważ do jeansów to ten zapach po prostu będzie pachniał dziwnie. Trzeba założyć jakąś marynarkę, chociaż koszulę, wtedy prawdopodobnie będzie ok, a wręcz bardzo ok, a wręcz super. Jeżeli chodzi o takie właśnie eleganckie zapachy na zimę, na chłodne pory roku, to ten zapach jest moim zdecydowanie ulubionym. Także koniecznie wypróbujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Valentino Uomo Intense. Moją ostatnią propozycją na liście zapachów oczywistych jest Dior Fahrenheit w koncentracji wody perfumowanej. Super połączenie, naprawdę świetne, wanilii, fiołka i rumu, bo to są trzy takie najważniejsze, najbardziej dominujące. Gdzieś tam po paru godzinach na czoło
wysuwa się wanilia, ale to i tak nie przeszkadza, zapach jest naprawdę świetny właściwie przez cały okres trwania, a zarówno trwałość, jak i projekcja są na dobrym poziomie. Tego zapachu naprawdę nie mogło na tej liście zabraknąć. Dior Fahrenheit de Parfum. I przechodzimy do zapachów nieoczywistych, czyli do tego, na co wszyscy czekali. Jeszcze zanim przejdziemy do tych zapachów nieoczywistych, to mam jeden zapach, który jest mniej więcej tak po środku, nie wiedziałem gdzie go umieścić. Jest to Salvatore Ferragamo F Black by Ferragamo, czytam F by Ferragamo Black. Zapach teoretycznie przez większość osób znany, ale na takich listach pojawia się rzadko. Bardzo takie przyjemne, słodkie, niepozorne i łagodne tło, przykryte dość mocną nutą pieprzu. Zapach idealny dla młodych mężczyzn, energicznych, eleganckich. Naprawdę warto ten zapach wypróbować, zwłaszcza że po okresie popularności w ostatnich latach trochę ta popularność się zmniejszyła. Dlatego też ja uważam, że na ten rok, na tę jesień i na tę zimę jest to jedna z ciekawszych propozycji właśnie w roku 2018. Salvatore Ferragamo F Black by Ferragamo, czy tam F by Ferragamo Black. W chłodnych porach roku nie może zabraknąć na takich listach jak ta zapachu z ciężkimi nutami drzewnymi. Versace Pour Homme Oud Noir. Zapachów z taką ciężką drzewną nutą jest sporo. Ta nuta agaru, czyli właśnie ta ciężka, drzewna, lekko taka kwaśna nuta, jest bardzo charakterystyczna i większość zapachów, które ją mają jako nutę dominującą, pachnie podobnie. Natomiast to jest kwestia tła, to jest kwestia tych innych nut, w jaki sposób jest ten cały zapach skomponowany. I akurat ten zapach uważam, że jest skomponowany naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli właśnie lubicie takie cięższe, drzewne klimaty i tego zapachu jeszcze nie znacie, to koniecznie go sprawdźcie. Versace Pour Homme Oud Noir. Kolejne trzy pozycje na mojej liście to trzy nowości. To są trzy ostatnie miejsca na tej liście. Nowości z tego roku. Zapachy nowe, które w sumie mają wszystkie szanse się na stałe zakorzenić w listach na jesień, w listach na zimę. Być może za rok również je zobaczycie. Pierwszym z tych zapachów jest Azzaro Wanted by Night. Zapach cięższy od Azzaro Wanted. Tamten zapach był taki lekko świeży i w dość dużym stopniu słodki, ale łagodnie słodki. Natomiast ten jest tak bardziej hardkorowo słodki, ale na szczęście nie przesadza. Jak po raz pierwszy ten zapach poczułem, to skojarzył mi się on trochę z Armani Code Profumo, którego nienawidzę. Po prostu nie cierpię Armani Code Profumo, uważam, że jest za słodki, ale w takim sensie po prostu, że jak ja ten zapach czuję, to czuję, jakbym wszedł w jakąś taką chmurę toksyczną słodkości, to jest coś strasznego. Natomiast Azzaro Wanted by Night to są podobne klimaty, ale jednak stonowane w dół i dlatego ten zapach się pojawia na tej liście. Jest on według mnie o wiele bardziej przystępny niż Armani Code Profumo i pomimo, że ja nadal nie przepadam za takimi klimatami jak Azzaro Wanted by Night, to jestem przekonany na 100%, że będzie to zapach, który po prostu się będzie podobał ogółowi, będzie się podobał dziewczynom, a także to jest przykład takiego zapachu, który mi się podoba tak średnio, ale i tak go polecam, ponieważ wiem, że innym będzie się po prostu podobał mocniej. Azzaro Wanted by Night. Kolejny zapach akurat mi się podoba bardzo i z tych takich stosunkowo nowych zapachów mi on się podoba po prostu najbardziej. Guerlain L'Homme Idéal Intense. To jest taka trochę ulepszona wersja L'Homme Idéal w wersji wody perfumowanej. L'Homme Intense nadal ma ten taki owocowy, śliwkowo trochę wiśniowy akord, przykryty większą ilością według mnie w tym wydaniu przypraw i ta słodkość właśnie owocowa, śliwkowo-wiśniowa jest troszeczkę stonowana w dół. I mi się to osobiście bardzo podoba. L'Homme Idéal EDP był troszeczkę taki aż zbyt śliwkowy i przez to jednowymiarowy. Natomiast tutaj dodano trochę takich nut przyprawowych, takich trochę przypraw powiedziałbym świątecznych. Jakiś tam wyczuwam pseudo-kminek. To nie jest kminek, ale to mniej więcej chodzi o klimat. To są takie właśnie tego typu przyprawy. Niezbyt słodkie, tylko właśnie takie trochę ostrzejsze. A słodkość pochodzi z tego akordu owocowego. Jednocześnie według mnie ten zapach jest teraz bardziej uniwersalny. Jest mniej elegancki, bardziej przystępny na co dzień, bardziej przystępny casualowo. Co więcej, naprawdę zapach jest oryginalny, to znaczy podobne zapachy do niego
to są po prostu inne wersje Blomidiale ewentualnie. Natomiast wśród innych producentów raczej nie znajdziecie zapachu, który można by nazwać jakimś takim klonem, jakąś bezpośrednią alternatywą do tego zapachu. Można znaleźć zapachy, które po prostu będą podobne stylowo, ale podobne typowo zapachowo raczej będzie ciężko. Dlatego też serdecznie polecam Lomidial Intense. Koniecznie go wypróbujcie. Jeden z moich ulubionych zapachów w tym roku. I moja ostatnia propozycja na jesień i zimę 2018. Paco Rabanne 1 Million Lucky. Ten zapach można określić po prostu dwoma słowami. Słodkie orzeszki. Zapach taki bardzo łagodnie słodki. Ja bym go trochę tutaj porównał do Jean-Paul Gaultier Ultra Male. Nie ze względu na to, że te zapachy są podobne, tylko ze względu na to, że obydwa te zapachy są takie słodkie, łagodnie słodkie, klubowe i ta łagodność tej słodkości powoduje, że trochę dążą one w stronę uniseksu. Jestem przekonany, że 1 Million Lucky spokojnie mogłaby używać kobieta i mogłoby to naprawdę całkiem nieźle wyjść. Zapach dla osób młodych, raczej dojrzałym mężczyznom bym nie proponował. W każdym razie moja ostatnia propozycja na jesień i zimę 2018 to słodkie, łagodne orzeszki od Paco Rabanne, czyli 1 Million Lucky. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, lista dobiegła końca. Ja Was oczywiście po raz kolejny zapraszam do subskrybowania kanału, abyście nie przegapili moich żadnych kolejnych filmów. I jeżeli jesteście zainteresowani perfumami, jeżeli jesteście zainteresowani dyskusją o perfumach, czy chcecie zadać jakieś pytanie być może do innych osób, które się perfumami interesują, to zapraszam Was również do dołączania do perfumowej grupy. Link macie w opisie. Dzięki wielkie za uwagę, cześć!